Płódeczka jeszcze nie ma. Mieszanina Queen, Michaela Jacksona. I tego pana, co gra, jaka to melodia na basie. Chodź tutaj już. Proszę bardzo, odcinek wtorkowy. Najciekawsze tematy zawsze się pojawiają we wtorki, kiedy tak. To pani Kasia przychodzi odziana w nieodzianie. Aha. Proszę bardzo. I kiedy to Karol tak spontanicznie rapuje. Tak, spontanicznie rapuje, bo się we wtorek świetnie czuje. O, gonili mnie po ulicy jacyś... Dwaj zbóje. Oj, nie. Chciałem powiedzieć, że... A grupa na Facebooku na dziś to... Słucham muzyki, która mi się podoba i obchodzi, że ktoś nie trafi. Grupę tę jak zawsze dedykujemy Jureczkowi. Rozumiesz, Franz? Zdrajca narodu, rozumiesz? Rozumiesz to? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja zawsze... Karol. No ja też rozmawialiśmy o tym tyle razy, że ale kiedy ja wchodzę z tematem, to ty siedzisz cicho i kiedy ty wchodzisz z tematem, to ja siedzę cicho. Wiecie, że przez to właśnie nie chcą nas wziąć jako prezenterów do tak. Pytania na śniadanie? Byliśmy na castingach i mówimy tak, proszę. Dzień dobry, witam! Spokojnie. Już. Dobra, prawie. Już zaczynę, Bodek. Dzień dobry, witamy! No i w tym momencie się z reguły kończy casting. Zawsze jak się rozwala tir i coś wysypuje z siebie, to musi być tir z piwem. I później jest wielka tragedia narodowa i wszyscy płaczą i to jest wielka żałoba. I nawet widziałem na kanałach telewizyjnych, jest taka czarna wstążka. Na przykład bardzo znany filmik ze zdarzenia drogowego, proszę bardzo. No smutno się robi. O Boże. Żałoba. A szkoda się robi. Właśnie mieliśmy robić piwo w kaszewach. Już mieliśmy wszystko obczajone. Piwo już jechało. Piwo już dosłownie było w kaszewach, ale w Radomsku pod Małym Tczewem rozbił się nasz tir, który wysłaliśmy za nasze pieniądze. Co tam był? Lech. Które to pieniądze zarobiliśmy ze sprzedawania ludzi, którzy nas oglądają. Oczywiście. No, wysyłamy was, żeby później sprzedać, tak. Bo się podobno bardzo dobrze sprzedają. I dostaliśmy do naszej redakcji, która została wysłana na maila redakcja@redakcja.pl. Dostaliśmy zdjęcie. Prezenter musi sobie radzić w każdej sytuacji. No. Z debilami musi sobie radzić codziennie. Z rozwalonym tirem i tam było wysypane milion piw. To piwo zostało wylane na chodnik, na bruk, niczym bezdomny, skopane zostało. Mnie to strasznie martwi, że piwo marnowane jest tak okrutnie w wypadkach drogowych. Ja jestem całym sercem za akcją tiry na tory. Jestem za. Tiry na tory. Nie wiem do końca, jak to jeszcze zrobić, że te tiry na tory. No bo tory są takie, a tiry mają opony takie i wydaje mi się, że one się... Nie zmieszczą? Nie tyle, że nie zmieszczą, co wewrzną się w te opony i się przebiją. Ale w GTA były kody. Pal 6, te tiry, piwo. Widz otóż polega na tym, że święcą triumfy w polskich telewizjach, materiały typu soap ducks. Tak. Ukryta prawda, trudne sprawy, pamiętniki z wakacji, dlaczego ja, dlaczego on. Jeżeli nie widzieliście, chcieliśmy wam przedstawić krótką genezę. Smaczek taki. Że to się zaczęło w latach 90. w Wielkiej Brytanii i potem bardzo szybko się rozszerzyło na świat. Karol zaprezentuje krótką scenkę z gatunku soap ducks. I nie wiedziałem, że Włodek chce tak bardzo prowadzić ten program lekkostronniczy. Dla mnie najważniejszą sprawą jest moja rodzina oraz to, jak ją wyżywić, a Włodek cały czas pojawia się na planie i nie pozwala mi kręcić. Co on takiego mówi? Przecież ja... Włodku, przestań! Naprawdę, jak możesz mi to robić? Mnie i mojej rodzinie. Karol, jesteś okropnym! Tak? Gdzie się podziały wszystkie te pieniądze? Jeśli masz problemy z seksem, to powinieneś mi to od razu powiedzieć, a nie trzymać to w tajemnicy. To wszystko przez twoje hemoroidy! No nie mówiłeś! Ja już mam dość! Ja już mam dość tego wszystkiego, Karol! I właśnie myśleliśmy sobie tak, co trzeba zrobić, jeżeli nas ktoś z TVN-u albo innej stacji produkującej takie seriale ogląda. Ja bym chciał powiedzieć, że my strasznie z Włodkiem byśmy chcieli wystąpić i naprawdę obiecujemy, nie będziemy się śmiać na planie. I nie będziemy brać żadnej garzy. Zrobimy za free, chcielibyśmy, żebyśmy mogli sami wymyślić naszą historię. Mogą być pamiętniki z wakacji, trudne sprawy, nie. Dlaczego ja wszystko może. Ale my byśmy faktycznie chcieli, żeby to było oparte na faktach. Już kręci? Tak. Włodek zawsze ze mną prowadził lekkostronniczego. Ja mu mówiłem, że to jest mój pomysł, że to jest mój program bardziej i że ja się bardziej staram. I ja nie wiem, co zrobić, żeby go wyrzucić z tego programu. On mówi, że nie odejdzie, że on dziewczynę wolą Włodka. To wcale nie był jego pomysł, bo od początku to był nasz pomysł wspólny i ja nie wiem, dlaczego on tak mówi. Wkurza mnie to, szczerze powiedziawszy, że chciałby wszystko zagarnąć dla siebie. Ja też mam swoje marzenia i chciałbym, żeby coś, co było nasze wspólne, było nasze wspólne, a nie tylko jego. Usiadłem sobie na palcu.
droga telewizja. Jakbyście nas kiedyś zaprosili do zrobienia takiego programu, to my byśmy naprawdę byśmy przyjechali z wielką radochą. Moglibyśmy to w sumie zrobić sami, ale pomyśleliśmy, że wy macie już ekspertyzę. No, wy macie lepsze scenariusze. Ale ludzie to oglądają. Powiedzmy sobie szczerze, można się z tego nadupcać, można mówić, że jest totalnie głupie, ale to wszystko wychodzi z tej zasady, że ludzie kochają podglądać ludzi podobnych do nas. No i jeszcze emocje w telewizji się sprzedają. I to jest właśnie głupie, bo jeśli to faktycznie byłoby takie denne, to nie miałoby takich wyników oglądalności. To nie jest denne. Każdy program, niezależnie od stacji, jeśli to puszczają, jest jednym z lepiej oglądanych programów w tej stacji. Więc Polsat, który się bardzo wyhypował tymi programami, bo tam jest i Anna Maria Wesołowska, która jest trochę w klimacie, i Trudne Sprawy chyba są na Polsacie, i Dlaczego Ja. I Miętniki z Wakacji są najlepsze. Ja przyjechałem specjalnie do ciebie, do Brazylii, żeby cię odzyskać. Zostaw mnie, jestem już teraz z Mateuszem. Z tą ciapą? Nie pozwolę! Nie mów tego Mateuszu! No to ciapa. Tym akcentem musimy wam powiedzieć, że kończymy, ponieważ lecimy już na plan najnowszego odcinka Dlaczego Ja? Trudne Sprawy. Musimy być już za chwilę na moim niewidzialnym zegarku za 11:05. W takim razie na sam koniec tego odcinka Karol przygotował coś specjalnego, specjalnie dla państwa, dla widzów lekkostronniczego. Na razie, trzymajcie się. Pa. Specjalnie chciałem podziękować wszystkim za ten rok. Wspólnie już razem. Było, ty już dziękowałeś. Coś innego, zanim czas minie. Bo ludzie się pytają, co z piwami. Bo my teraz planujemy bardziej zorganizowane piwa na rok. I teraz te piwa będą już w bardziej zorganizowanej formie, więc czekajcie na to wszystko i bądźcie lekkostronniczy!